Cześć, witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie takie słoiczki z grzybnią na ziarnie. Jak ją rozmnożyć, jak ją przygotować. Widzieliście na moich poprzednich filmach, że ja tą grzybnią w ziarnie zaszczepiam substraty i oto w jaki sposób ja ją przygotowuję. Jeżeli mam już grzybnię na ziarnie, a potrzebuję jej więcej, to po prostu przenoszę z ziarna na ziarno, tak żeby otrzymać więcej i więcej tej grzybni. Jeżeli nie mam grzybni na ziarnie i nie mam co przenieść, to wtedy kupuję w sklepie czy na portalach aukcyjnych taką grzybnię w płynie i właśnie ją rozmnażam na ziarnie i potem już sobie mogę przenosić ją z ziarna do ziarna i mieć po prostu tej grzybni bardzo dużo. Ziarno do zaszczepienia grzybnią musi być bardzo porządnie wysterylizowane, ponieważ ziarno ma dużo substancji odżywczych i bardzo łatwo, jak coś tam wpadnie, bakteria czy pleśń, to momentalnie się rozwija. I aby je bardzo dobrze wysterylizować, musicie mieć szybkowar. Jeżeli nie macie szybkowara, to w ogóle się za to nie bierzcie, no chyba, że macie autoklaw czy coś w tym stylu, ale jedynym domowym sposobem na prawidłowe wysterylizowanie ziarna jest szybkowar. Bez szybkowara macie bardzo małą szansę na sukces i uważam, że to w ogóle nie warto próbować, bo szansa na sukces jest może 1 na 100, coś około tego. Natomiast z szybkowarem to się bardzo fajnie udaje. Ulubionym ziarnem, jakie używam, to jest pszenica. Podobno bardzo dobre jest też żyto. Ja używałam też kukurydzy, ale nie było aż tak dobrych efektów. Kukurydza po prostu za szybko się rozpada. Ziarno możecie sobie kupić z łuską lub bez łuski, to nie ma żadnego znaczenia. Aby je przygotować, najpierw trzeba je namoczyć. Po pierwsze po to, żeby trochę wchłonęło wilgoci, a po drugie po to, że jeżeli byłyby w nim jakieś przetrwalniki bakterii czy grzybów, żeby one wykiełkowały i żeby potem łatwiej można było je zabić wysoką temperaturą. I teraz tak, ziarno pęcznieje podczas moczenia i gotowania. Ja zawsze biorę 1/3 tego, co chcę uzyskać, to biorę na suchego ziarna. Czyli jak mam do zrobienia 3 słoiczki ziarna już na mokro, to biorę 1 słoik ziarna suchego. No i po prostu go wsypuję do jakiegoś pojemnika, zalewam wodą i zostawiam w temperaturze pokojowej na 12 do 24 godzin. Czasem jak jest ciepło albo gdy przetrzymacie to ziarno trochę dłużej, to ono może zacząć Wam kiełkować, ale to się w ogóle nie przejmujcie, to nie ma żadnego znaczenia potem dla tego naszego grzyba. W pokrywkach od słoików wywierćcie sobie dziurki. Przez te dziurki grzybnia będzie oddychać. Je zatkamy watką po to, żeby stworzyć taki filtr, który nic nie wpuści do środka, a zapewni wymianę gazową. Po namoczeniu ja ziarno jeszcze raz płukam pod bieżącą wodą, a potem zalewam czystą wodą i gotuję 10 minut od momentu zagotowania się tej wody. Ja już tak wypracowałam, że dla pszenicy 10 minut gotowania to jest najlepszy czas. Po ugotowaniu bardzo porządnie odsączam to ziarno na sitku. Zostawiam je naprawdę na taki dosyć spory czas, żeby ono odparowało, żeby ta cała woda z niego wyciekła. Ono nie może być mokre, ma być wilgotne, ale nie może z niego kapać, czy nie może być tam jakiejś wody w środku. No i napełniam wtedy słoiki na tą grzybnię. Słoiki napełniam tak nie do końca, tak się staram do 3/4. O, widzicie, ziarno ma być miękkie, możliwe do zgniecenia w ręce, ale że ono samo się nie rozpada z siebie, nie tworzy takiej ciapy po prostu w tych słoikach. Słoików staram się tak do końca nie napełniać, dlatego że po pierwsze niedobrze jest, kiedy grzybnia lub to ziarno dotyka tego mojego filtra z watki. No a po drugie, jeżeli ja przenoszę grzybnię z ziarna na ziarno, no to muszę mieć jeszcze miejsce, żeby tą starą grzybnię na ziarnie tam włożyć, więc tak 2/3 to jest maksymalnie tego, co napełniam. Wielkość słoików oczywiście zależy od wielkości Waszego szybkowara,
U mnie się mieszczą trzy takie słoiki. I zakręcam tymi zakrętkami z dziurką. A następnie z waty po prostu wpycham w te dziurki watę, żeby stworzyć ten filtr przeciw jakimś zanieczyszczeniom. To jest zwykła wata bawełniana, czy tam bawełniano-wiskozowa, jaką Wam się uda kupić. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Watę trzeba nałożyć przed sterylizacją, po to, żeby ona też się wysterylizowała w tym szybkowarze, bo w niej też mogą być różne zarodniki, pleśni, nie wiemy, co się tak naprawdę, czy ona jest taka sterylna. Następnie robię taką osłonkę na każdą z pokrywek z folii aluminiowej. Chodzi o to, że kiedy to się wszystko gotuje w szybkowarze, no to na pokrywce skrapla się woda i kapie na dół, tak jak w każdym garnku zresztą. I chodzi o to, żeby ta woda nie kapała na nasz filtr z watki, żeby się na nim nie skraplała. Chcemy po prostu, żeby ziarno pozostało w słoikach w miarę suche, ale żeby się dobrze wysterylizowało. Także każdy słoik zawijam na krętkę folią aluminiową. I teraz po prostu biorę szybkowar, wkładam na dno coś, co odizoluje mi te słoiki z ziarnem od bezpośredniego żaru, no żeby się to ziarno nie przypaliło. To może być szmatka, może być gazeta, ja mam taką podkładkę silikonową. Układam w szybkowarze słoiki właśnie z ziarnem, nalewam wodę. Też chciałabym, żeby było maksymalnie dużo tej wody, ale nie tyle, żeby sięgała do pokrywek. Weźcie pod uwagę, że jak ona będzie się gotować, będzie bulgotać. No i nie aż tyle, żeby mi się te słoiki nie poprzewracały w tej wodzie, bo one też będą próbowały pływać. I zamykam teraz szybkowar. Zwróćcie uwagę, że każdy szybkowar ma zawory bezpieczeństwa. One nie mogą być przyblokowane żadnymi słoikami czy czymkolwiek, bo no jeżeli będą one zablokowane, to mogą nie zadziałać i jeżeli wzrośnie za wysokie ciśnienie, to szybkowar Wam wybuchnie. Ja mam taki bardzo tani szybkowar z portalu aukcyjnego. Jak zresztą widzicie, musiałam go uszczelnić dodatkowo silikonem, bo nie był taki za szczelny. I teraz nastawiam to na mały gaz i od momentu zagotowania gotuję 2,5 godziny na maleńkim gazie to ziarno. 2,5 godziny. Po zagotowaniu nie otwieram tego szybkowara, nic z nim nie robię, zostawiam aż do ostygnięcia, do następnego dnia całkowicie zamknięty. Chodzi o to, że gdybym otworzyła szybkowar, no to on by, tam jest podciśnienie i w tych słoikach, one by zassały do środka brudne powietrze, no i wtedy nasza sterylizacja by nie miała sensu, bo od nowa by było, całe brudne powietrze znalazłoby się w słoikach. Także po 2,5 godzinach gotowania zostaje do ostygnięcia, bez otwierania w ogóle szybkowaru. Ja już jestem dzień po i teraz pokazuję Wam wszystkie rzeczy, które są mi konieczne do tego, żeby zaszczepić to ziarno grzybnią. Ja będę przenosić grzybnie z ziarna na ziarno, czyli to świeże ziarno będę zaszczepiać grzybnią, którą rozmnożyłam wcześniej na innym ziarnie. I teraz, aby to zrobić, musicie znaleźć maksymalnie sterylne warunki w Waszym domu, jakie Wam się uda. Najlepiej jest znaleźć małe pomieszczenie, jak najmniejsze, tam gdzie nie ma żywności, gdzie nie ma przeciągu, nie ma przepływu powietrza. Ja jestem w kabinie prysznicowej, kabina prysznicowa jest super. Ewentualnie wybierzcie wannę, wanna też jest bardzo dobra. Trzeba najpierw to całe pomieszczenie porządnie zdezynfekować, zanim tam to wszystko wniesiecie. No i jeszcze potrzebne jest takie przezroczyste pudełko, w którym zrobicie sobie takie warunki, że tam nie będzie żadnego w nim przeciągu, ani tam
nie będzie podmuchów powietrza i jest mniejsza szansa, że jakieś zanieczyszczenia z powietrza trafią do Waszego ziarna. Wszystko dokładnie dezynfekuje. Ja używam specjalnego płynu do dezynfekcji. Jest mnóstwo teraz tych różnych płynów do dezynfekcji powierzchni, to po COVID-zie tego mnóstwo zostało, na pewno coś kupicie, no może być obojętnie jaki. Wkładam do środka słoiki z przygotowanym ziarnem, wkładam do środka słoik z grzybnią, wszystko również dezynfekuję przed włożeniem. Tak jak Wam mówiłam, ziarno ma bardzo dużo składników odżywczych w sobie i jakakolwiek bakteria, zarodnik pleśni tam wpadnie, to momentalnie zacznie się rozwijać. Tam jest wilgotno, będzie ciepło, to są idealne warunki do rozwoju wszelkich mikroorganizmów, a my chcemy, żeby nasza grzybnia się rozwinęła szybciej niż zarodniki jakiś tam patogenów. I teraz trzeba to zrobić tak, żeby wlot tej skrzynki był całkowicie zasłonięty, tylko żeby zostały jakieś szczeliny czy otwory na włożenie tam rąk. Możecie wyciąć otwory w pokrywce od pudełka. Ja wolę użyć przezroczystego streczu, bo ten strecz za każdym razem mogę sobie inaczej zawinąć. Mogę sobie zostawić szczelinę po środku albo na górze, no w zależności od tego, co robię, jaki dostęp potrzebuję. I widzicie, owinęłam to pudełko streczem, tu od dołu jest zasłonięte, a od góry ma taką szczelinę, przez którą ja włożę ręce i będę mogła manipulować tą grzybnią i tymi słoikami i ziarnem. Potrzebuję łyżkę, żeby rozbić to ziarno to znaczy, żeby rozbić tą grzybnię na ziarnie, bo ona jak jest przerośnięta, to jest taka dosyć twarda. Oczywiście łyżkę też muszę porządnie zdezynfekować. Zakładam rękawice, dlatego że rękawice są łatwiejsze do zdezynfekowania niż nasze dłonie. Mam specjalne rękawice, które używam tylko do tego. Trzymam je w woreczku zamknięte, tak żeby na nie kurz nie leciał, żeby one były maksymalnie czyste. Bardzo porządnie je dezynfekuję. Staram się to robić tak, jak to robią chirurdzy, czyli po prostu no, każde miejsce, osobno kciuki, osobno palce. No wiecie, o co chodzi, no nie? Oglądaliście jakiś tam doktora House'a czy coś, to może, to pewnie wiecie, jak się dezynfekuje ręce. Wszystko tam w środku dezynfekuję porządnie i teraz mogę przystąpić do zaszczepiania ziarna grzybnią. Jeżeli macie grzybnię w płynie, w strzykawce, no to macie ułatwione zadanie, bo wystarczy po prostu, że napuścicie do tych słoiczków z ziarnem po 2 ml grzybni. I to jest wystarczająca ilość, żeby tam Wam grzybnia zaczęła przerastać. Możecie przebić igłę przez ten filtr z watki, tylko uważajcie, żeby Wam nie wpadł do środka. Możecie po prostu uchylić pokrywkę i tam wlać tą grzybnię w płynie. Natomiast jeżeli macie grzybnię na ziarnie, no to po prostu trzeba jej tam nałożyć do tego świeżego ziarna i można delikatnie tak zamieszać, żeby to ziarno, ta grzybnia na ziarnie, żeby wpadła tam bardziej w środek, jak będzie bardziej równomiernie rozprowadzona, no to szybciej zacznie przerastać przez to ziarno i większa szansa, że grzybnia zdąży, zanim co innego się tam zalęgnie. Teraz jeszcze tak troszeczkę po wyjęciu mieszam, żeby właśnie ta grzybnia tam wpadła do środka i to już jest gotowy słoiczek zaszczepiony grzybnią. I oczywiście analogicznie robię z drugim słoikiem. Przekładam sobie ziarno, przekładam sobie grzybnię do ziarna. Po zaszczepieniu słoiki oznaczam sobie nazwą grzyba, bo hoduję różne gatunki, i datą, kiedy nastąpiło to zaszczepienie.
I potem należy je zostawić w ciepłym, ciemnym miejscu i ta grzybnia bardzo szybko zacznie przerastać to ziarno. Ja nie mam ciemnego miejsca na grzybnie, na ziarnie, więc zawijam to wszystko w ciemny strecz i zostawiam w ciepłym miejscu, ciepłym, to znaczy temperatura pokojowa od 20, tak do 25, nawet do 30 stopni może być. I w ciągu kilku dni zobaczycie, jak grzybnia ładnie przerasta słoik. W ciągu 2-3 tygodni, zależy od grzybni, zależy od temperatury, to ziarno powinno być całkowicie przerośnięte przez grzybnię. I możecie je wtedy zużyć do zaszczepiania substratów i już pod owocowanie grzybów. Ziarno całkowicie przerośnięte grzybnią możecie przechowywać w lodówce do kilku miesięcy, tak 3-4 miesiące to nie jest żaden problem. Zwróćcie uwagę, że różna grzybnia różnych grzybów inaczej wygląda, inaczej przerasta ziarno. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam też na blog blog.rea.pl, na którym znajdziecie więcej informacji o grzybach i o mydłach.